Wprowadzenie. Witamy w serii prezentacji poświęconych ekonomice zdrowia dla rzeczników pacjentów. Nazywam się Mark Molnar i pochodzę z Budapesztu. Z wykształcenia jestem lekarzem medycyny i ekonomistą. Pracowałem w Węgierskim Urzędzie do Spraw Oceny Technologii Medycznych, a następnie odpowiadałem na Węgrzech za krajowy system refundacji leków. Dzień dobry, nazywam się Dawid Danko i także pochodzę z Węgier. Jestem specjalistą do spraw medycznych i od 14 lat działam w obszarze oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Pracowałem także na Węgrzech jako pracownik płatnika świadczeń medycznych. W tej serii prezentacji, która obejmuje 7 rozdziałów, przedstawimy główne kwestie dotyczące ekonomiki zdrowia oraz oceny technologii medycznych z perspektywy, która może być stosowana w komunikacji i negocjacjach z interesariuszami i płatnikami. Naszym celem jest przybliżenie tych kwestii w pragmatyczny i zrozumiały sposób. Dlatego w prezentacji pojawi się trochę liczb i danych, ale będą one łatwo zrozumiałe. W pierwszym rozdziale omówię skuteczne działanie na rzecz pacjentów w oparciu o moje własne doświadczenia. Witaj! W tym krótkim materiale zajmiemy się tematem skutecznego reprezentowania interesów pacjenta. Dlaczego nas to interesuje? Ponieważ przedstawiciele pacjentów i grupy ich reprezentujące odgrywają coraz ważniejszą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej przez organy władzy, Krajową Służbę Zdrowia i fundusze lub kasy chorych w całej Europie. Decydenci coraz uważniej wsłuchują się w głos grup pacjentów, który wnosi istotny punkt widzenia do debaty w sprawie opieki zdrowotnej. Większe zainteresowanie to większe możliwości, ale też większa odpowiedzialność. Zadaniem i obowiązkiem przedstawicieli pacjentów jest przybliżenie decydentom perspektywy pacjenta, tak by powstawały rozwiązania mające pozytywne przełożenie na zdrowie. Aby wykorzystać tę szansę i udźwignąć odpowiedzialność, przedstawiciele pacjentów muszą pamiętać o 3 niezwykle istotnych sprawach. Muszą posiadać wizję, legitymację i mówić językiem decydentów. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym aspektom. Wizja. Jako osoba reprezentująca pacjentów, musisz umieć powiedzieć decydentom, jak wyobrażasz sobie przyszłość w dziedzinie terapii, którą reprezentujesz. Musisz wiedzieć, w jaki sposób dziedzina ta związana jest z innymi dziedzinami terapii. Legitymacja. Jako osoba reprezentująca pacjentów musisz być postrzegany przez decydentów i płatników jako niezależny autorytet i zaufany partner w dyskusji. Język. Jako osoba reprezentująca pacjentów musisz znać sposób myślenia decydentów i ich język. Niekoniecznie musisz się nim posługiwać, ale na pewno musisz go rozumieć. Można stwierdzić z przekąsem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić i wiele w tym prawdy. Wszystkie te 3 wyznaczniki mają swoje techniczne i komunikacyjne elementy. Jako była osoba decyzyjna w zakresie przepisów farmaceutycznych, zebrałem dla Was 11 zasad, które mogą przydać się w praktyce i pomóc w rozmowie i negocjacjach z decydentami. Dlaczego 11? Tyle po prostu przyszło mi do głowy. Wizję można stworzyć w oparciu o wiedzę na temat niezaspokojonych potrzeb w Twoim obszarze terapeutycznym, zarówno z klinicznego, jak i społecznego punktu widzenia. To właśnie zasada numer 1. Dzięki temu możesz ustalić priorytety i skupić się na naprawdę kluczowych sprawach. Oprócz tego musisz sięgać wzrokiem dalej niż inni. To zasada numer 2, która oznacza, że musisz wiedzieć, jakie technologie zaczną pojawiać się w Twoim obszarze terapeutycznym i jak będą go zmieniać. Dzięki temu możesz powiązać nowe technologie z niezaspokojonymi potrzebami. Znajomość niezaspokojonych potrzeb i przyszłych technologii to jedno, ale oprócz tego musisz mieć sprecyzowany obraz idealnej sytuacji w Twojej dziedzinie terapii za rok, 3 lata i 5 lat. Większość decydentów operuje takim horyzontem czasowym i dla takiego horyzontu należy im zaprezentować wizję. To była zasada numer 3. A teraz ostatnia zasada dotycząca wizji, zasada numer 4.
bardzo prosta, wręcz banalna. Na podstawie wizji rocznej, trzyletniej i pięcioletniej musisz jasno ustalić priorytety, kluczowe działania. Brzmi to może trochę jak z podręcznika teorii zarządzania, ale uwierzcie mi, tak to właśnie działa. Przejdźmy teraz do legitymacji. Zaufanie jest w opiece zdrowotnej często na niskim poziomie i podobnie jest w relacjach między decydentami a przedstawicielami różnych grup interesów. Najważniejsza zasada, która pozwala przezwyciężyć ten brak zaufania, to posiadanie statusu eksperta. Osoby posiadającej wyrobioną na podstawie doświadczenia opinię na temat opieki zdrowotnej, preferencji i doświadczeń pacjentów, reprezentowanej dziedziny terapii i innych powiązanych z nią dziedzin. Zasada numer 5. Zasada numer 6 dotyczy widoczności i reputacji. Grupa reprezentująca pacjentów musi być profesjonalnie zarządzana, dostępna dla zainteresowanych, aktywna w działaniu i gotowa do reagowania. Porządna strona internetowa to obowiązek. Zawsze trzeba też reagować, gdy dzwoni do nas decydent. Nie można też pod żadnym pozorem dzielić biura z komercyjną organizacją. To prowadzi nas do zasady numer 7. Zgodnie z którą musisz znaleźć źródło stabilnego i niezależnego finansowania. Ten aspekt jest kluczowy. Jeżeli zignorujesz tę zasadę, będą postrzegać cię jako piątą kolumnę, albo dosadniej mówiąc, przedstawiciela twoich sponsorów. Zasada numer 8 może brzmi dziwnie, ale dotyczy dość powszechnego w naszym regionie zjawiska. Trzeba unikać tworzenia którejś z kolei grupy reprezentującej pacjentów w obszarze tego samego schorzenia. Niektórzy mogą chcieć walczyć o więcej władzy, stanowisk i wpływów, ale trzeba pamiętać, że konkurujące ze sobą grupy reprezentujące pacjentów w tym samym obszarze terapii nie są dla decydentów wiarygodne. Z praktyki wiem, że decydenci często nie chcą wcale z nimi rozmawiać. Jak już wspomniano wcześniej, musisz znać sposób myślenia decydentów i ich język. Przejdźmy więc teraz do zasad dotyczących języka decydentów. Decydenci mogą wydawać się przez to bezduszni, ale myślą kategoriami zbiorowości, a nie poszczególnych osób. Gdyby podchodzili do każdej sprawy indywidualnie, prawdopodobnie podejmowaliby wiele pozytywnych decyzji. Niestety nie mają na to pieniędzy. Ich środki są ograniczone i dlatego czasem mówią nie. Nawet częściej niż czasem. Dużo częściej. I jeszcze jedna rzecz. Decydenci muszą być konsekwentni. Jeżeli udostępniają pacjentowi nową terapię, muszą też udostępnić ją innym pacjentom cierpiącym na tę samą chorobę. Przez to właśnie decydenci myślą o pacjentach w kategoriach zbiorowych. Zasada numer 9. Większość przedstawicieli pacjentów jest emocjonalnie zaangażowanych w poprawę warunków pacjentów, których reprezentują. Zakładam, że w waszym przypadku jest podobnie. Należy jednak wiedzieć, kiedy na miejscu są emocje, a kiedy warto użyć rozsądku. To właśnie zasada numer 10. Jeżeli decydent popiera twoje stanowisko, ale zależy od innych, albo chodzi o finansowanie lub zmianę przepisów, wówczas nie ma sensu obarczać go ciężarem emocjonalnym. W przypadku decydentów zainteresowanych wyłącznie oszczędnościami, należy ich przekonywać, że krótkofalowe oszczędności mogą powodować większe wydatki w przyszłości. Takie argumenty będą w stanie przyjąć, co na pewno nie nastąpi w przypadku stosowania argumentów nacechowanych emocjonalnie. Tak oto dotarliśmy do zasady numer 11. Musisz poznać sposób myślenia decydentów i mechanizmy podejmowania decyzji, co nie znaczy, że masz postępować zgodnie z tą logiką. Jeżeli znasz ich sposób myślenia i język, a dodatkowo masz ich zaufanie, możesz wskazywać na ograniczenia i słabości w ich argumentacji i zmieniać ich priorytety zgodnie z własnymi. Tak właśnie wygląda naprawdę skuteczne reprezentowanie interesów pacjentów. Dziękuję bardzo za uwagę.